kiedy zobaczyłem ten obraz Rembrandta, to jakoś wstrząsnęło mną te ręce Boga, które przytulają tego syna marnotrawnego. Jedna dłoń ojca, druga matki. Poczułem, że zawsze te ręce mnie ogarniały, że Bóg dopuszczał różne krzywdy, ale nigdy z tych ramion mnie nie wypuścił. Czasami jest tak, że widzimy to, co najbardziej nas boli, a to, co nas leczy, jest jakoś na drugim planie. No, okazuje się, że jest najważniejsze. Jestem jedną z setek osób, które spotyka codziennie na swojej drodze. Dla jednych jest księdzem, dla innych nauczycielem, jeszcze dla innych po prostu proboszczem. Jest też synem, bratem i wnukiem. Dla mnie jest 4-letnim chłopcem, pobitym kiedyś w środku dużego miasta. Jest samotnym malcem, który wybiega boso na śnieg. Dzieckiem bohaterem, które w wieku 10 lat samo gotuje sobie obiady. Jest też stolarzem, który nie chciał nigdy robić mebli. Dla mnie jest dowodem na istnienie tajemnicy. Dlatego po raz kolejny piję z nim kawę i słucham. Bardzo proszę. Bo Bóg czasami woła z bardzo daleka ludzi. Ja muszę powiedzieć, że poszedłem do seminarium jako osoba, nie powiem niewierząca, ale jako osoba zupełnie niepraktykująca. Skończyłem zasadniczą szkołę zawodową, w zawodzie stolarz. Błąkając się po ulicach miasta z tym świadectwem stolarza, kiedy już koledzy poszli, wszyscy żeśmy się rozstali nagle na ulicy, byłem po prostu załamany. Wiedziałem jedno, że nie będę stolarzem. No i byłem taki rozdarty i wszedłem do kościoła na Staszica i zacząłem tak peregrynować po kościołach po prostu. I tak sobie myślałem, zachowuję się jak jakaś starsza pani. Chodzę od kościoła do kościoła. I kiedy byłem na ulicy Staszica, dokładnie pamiętam to miejsce nawet, w którym się zatrzymałem, to wtedy przyszła taka myśl, po prostu prosto, ja ją tak oceniam, prosto od Boga, że może byś pracował w szpitalu. Tutaj, tu jest szpital, zobacz. Poszedłem. Pamiętam tamte panie, do których tam wszedłem i mówię, że chciałem tu pracować, że skończyłem szkołę, mam tu świadectwo. I pani zobaczyła świadectwo, takie wymiętolone to moje świadectwo i mówi, o, stolarz to się przyda. Ja mówię, że w żadnym wypadku jako stolarz, tylko jako salowy czy tam. No i pani była zdziwiona, no ale mówi, że tam na drugim wewnętrznym jest możliwość. I poszedłem na drugi wewnętrzny, to była klinika dzieci młodszych od 2 do 10 roku życia. Może 80% to były dzieci białaczkowe. Przychodziłem na godzinę bodajże 6:30. Musiałem pobiec szybko do pralni, wyciągnąć brudne pieluchy. Taki był taki szyb, w którym spadały te pieluchy brudne. Je się tam zbierało przez cały dzień. I później rano trzeba było szybciutko pójść, wyjąć te pieluchy. To ociekało wszystko moczem. Założyć sobie to na plecy i pobiec do pralni. Potem szybko trzeba było pójść do kuchni, przynieść jedzenie, prawda, żeby dzieci mogły zjeść śniadanie. Potem trzeba było iść do apteki, żeby przynieść leki. Jeździło się z dziećmi na naświetlania, na kobalt. No, sprzątało się salę, prawda. No i wtedy po raz pierwszy zetknąłem się ze śmiercią. Pamiętam, na 6 dobę umarło mi pierwsze dziecko na rękach. To była Weronika. Miała czarne włosy, była bardzo szczuplutka, taka piękne dziecko. Była jak skrzypki takie, jakby jak się trzymało w rękach, to tak jakby się trzymało niemalże malutką kruszynę ludzką, bo była bardzo wychudzona. Około 4 lat to dziecko miało. Wyciągała do mnie ręce, więc ja nie wiedziałem, że nie wolno, ale wziąłem ją. Ona była w agonalnym stanie. I był taki moment, że nikogo nie było w tej sali, ja tam jej zwilżyłem usta i wziąłem ją na ręce. I tak z nią siedziałem i przyszła pielęgniarka i pyta się, co się, jak tam jest z nią. Ja mówię, że no chciała na ręce i że śpi teraz. No i ona spojrzała i mówi, no ona umarła. W tym czasie robiłem maturę w wieczorowym liceum na Fabrycznej. I już nawet przygotowywałem się do zdawania na medycynę. Kiedyś można było nawet zbierać punkty.
I kiedy widziałem bezradność wszystkich, lekarzy, rodziców, wobec śmierci, wobec cierpienia, zrozumiałem, że nie chcę być lekarzem. Zrozumiałem, że chcę być księdzem. Nigdy nie przyszła mi taka myśl do głowy. Wtedy przyszła po raz pierwszy. I przyszła tak mocno, że już mnie nigdy nie opuściła. I zacząłem gdzieś się oswajać z tą myślą. Z pracy wychodziłem, biegłem do szkoły i od tamtego momentu już nigdy nie opuszczałem kościoła. Zawsze zachodziłem do kościoła świętego Pawła. I to jest taki paradoks, taka może schizofreniczna, że ja w ogóle nie chodziłem do kościoła, a tam zachodziłem na moment. I w wieku 21 lat złożyłem papiery do seminarium. Ta śmierć i to cierpienie zrodziło we mnie powołanie. To tak jakbym sobie wyobraził drzewo, które się zwaliło, upadło, a gdzieś na jego pniu wyrastają nowe pędy. Tkwiłem w jakiś sposób w swoim cierpieniu. Zobaczyłem, że jest inne cierpienie, któremu ja mogę wyjść w jakiś sposób naprzeciw. Towarzysząc temu cierpieniu, wziąłem z tego cierpienia światło na swoją drogę. Te dzieci, które ciągle pamiętam, pomogły mi otworzyć te drzwi. Dla mnie seminarium było leczeniem ran, gdzie mogłem oddychać, mogłem się modlić, miałem czas. Mogłem to wszystko przemyśleć, podjąć zupełnie suwerenne decyzje. Ja nigdy nie odczułem, że ktoś chce mnie zatrzymać na siłę tam. Wręcz przeciwnie, przyglądano się nam od różnych stron, wiele rozmów. Pamiętam takie zdarzenie, to może dużo powie. Kiedy na pierwszym roku byłem w seminarium, bardzo zachorowałem, przeziębiłem się i było nas bardzo dużo, bo było nas 333 w seminarium. To nieprawdopodobna liczba. I zwolniłem się do domu. Powiedziałem, że w domu bym poleżał, jeżeli to jest możliwe, i tam się wykurował. I ksiądz prefekt, taki odpowiedzialny za formację tą zewnętrzną, powiedział: tak, dobrze, jedź. Ja pojechałem do domu i leżałem w łóżku chory. I proszę sobie wyobrazić, że na drugi czy trzeci dzień ktoś zapukał do drzwi, mama otworzyła, przestraszona, że jakiś ksiądz przyszedł. I to właśnie przyjechał ksiądz prefekt. Przyjechał mnie odwiedzić, wiedział, że ma małego brata, przywiózł cukierki dla tego brata i powiedział: słuchaj, nie ukrywam, że przyjechałem sprawdzić, czy ty naprawdę chorujesz. Jesteś na pierwszym roku, uczymy się, jest formacja, czy jesteś uczciwy i tak dalej. I w pierwszej chwili tak się żachnąłem, że nie ufają mi, nie wierzą, ale potem, kiedy on wyszedł, to sobie zrozumiałem, to jest poważna sprawa. Że to nie jest tak, że sobie wziąłem za cel kapłaństwo i tak sobie po prostu pójdę do tego kapłaństwa. I byłem wdzięczny, że ktoś się troszczy o to, że ktoś sprawdza, że komuś bardzo zależy. Potem kładzie się bardzo mocny akcent na formację intelektualną. Nawet nie potem, tylko to jakby idzie w parze, ta formacja duchowa i intelektualna. Jest wiele egzaminów, wiele sesji. Trzeba się bardzo intensywnie uczyć. Nie można być niewykształconym. Dzisiaj świat też potrzebuje solidnej, ugruntowanej wiedzy. Wielu osobom podziękowano, ponieważ nie radzili sobie intelektualnie. Niektórzy przychodzą, palą papierosy. Ja na przykład taki byłem, że paliłem. I na rozmowie prefekt się pyta, czy ty palisz papierosy. Znaczy nie, pyta się, czy masz jakieś nałogi. Ja mówię, palę papierosy. On mówi, daję ci miesiąc czasu na to, żebyś sobie z tym poradził. Nie? No to jest bardzo trudne, było dla mnie bardzo trudne, ale zważyłem światy i po prostu przestałem palić w seminarium. Jestem wdzięczny temu prefektowi, gdzie po prostu mnie jakoś tak docisnął. To był bardzo dobry czas, muszę powiedzieć. Ten czas przemienił moje życie. To jest punkt zwrotny w życiu i do tego się ciągle wraca, do tego momentu, do tego dnia, do tej chwili. Ilekroć wchodzę do katedry, to mi się to przypomina, tak?
Cieszę się, że święcenia kapłańskie zawsze są w archikatedrze. Ta radość, to leżenie krzyżem. Jak wymieniano podłogę w katedrze, to byłem trochę zły, bo byłem nawet związany z tą posadzką, gdzie leżałem. Ksiądz arcybiskup Pylak udzielał nam święceń. Podczas święceń kapłani wtedy po raz pierwszy koncelebrują. Wtedy po raz pierwszy wyciągnąłem dłoń i jakby brałem udział w konsekracji najświętszych postaci. A dopiero na drugi dzień, o którym jest msza prymicyjna, kiedy sam odprawiam mszę świętą. Ten dzień przeżyłem właśnie w takiej wspólnocie braci, że moi koledzy, a potem wszyscy żeśmy się rozjechali w różne strony świata, w różne miejsca. Taki zwyczaj jest, że bezpośrednio po święceniach idziemy do pałacu arcybiskupa i tam wręczają nam nominację. Ja dostałem nominację, że zostaję wikariuszem w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie. Pojechałem na drugi dzień. Proboszcz takim drylem wojskowym powiedział, będzie ksiądz robił to, na palcach jednej ręki to wymienił. Pierwsza komunia, bierzmowanie, dzieci pierwszokomunijne, zerówki, coś tam i takie różne zadania. No i jak można, to już niech ksiądz przyjeżdża od jutra nawet, tak? No i przerażony tam pojechałem, dostałem mieszkanie. No i zaczęła się praca z dnia na dzień. Te zadania były i przerażające, ale też motywujące. Czułem to wtedy tak, że ktoś mi zaufał. Dano mi dzieci pierwszokomunijne, dano mi bierzmowanych. Muszę jechać na pogrzeb, coś powiedzieć na pogrzebie. Umarł młody człowiek, 18 lat i proboszcz mówi, ksiądz pojedzie na ten pogrzeb. Proboszcz mówi, dzisiaj będzie nabożeństwo pokutne, jest piątek, trzeba usiąść w konfesjonale. Ja usiadłem. Siedzę tam, tak mi duszno było w tym konfesjonale, otworzyłem te drzwiczki i te drzwiczki strasznie zaczęły skrzypieć. I taka dziewczynka mała się odwróciła, popatrzyła się na mnie, zaczęła się uśmiechać, no i też się do niej uśmiechnąłem. No i jak ja się uśmiechnąłem, no to ona przyszła i uklęknęła. Była tak mała, że kazałem jej wstać, bo po prostu nie było jej widać tam wcale. Do deski by mówiła zamiast do kratki. I wyznała swoje grzechy bardzo pięknie, była przygotowana, umiała formułki. Powiedziałem, co wiedziałem temu dziecku. No i jak ona odeszła, to tak odwróciła się i pomachała mi tak na pożegnanie. No to ja jej też tak pomachałem. Sobie myślę, no chyba się udało, no tak jakoś to będzie. Mnie sakrament pokuty i wyznanie grzechów ludzkich nie zaskoczyło, ponieważ znam siebie. I ja się nie dowiaduję niczego więcej, jak to, jaki sam jestem. Bo ludzie nie są inni niż ja. I jeżeli żyję w prawdzie o sobie, to co mówiła Teresa od Dzieciątka Jezus, że czuła, że jest zdolna do największego zła i że tylko łaska Boża ją od tego uchroniła. Więc powiem to otwarcie, nigdy nie poczułem się rozczarowany człowiekiem. Wręcz przeciwnie, poczułem się bardzo zbudowany Bogiem. Jest taka droga, którą idzie Bóg. Ja mam pełną świadomość, myślę, że jeszcze się mieszczę w ortodoksji katolickiej, mam pełną świadomość, że Bóg ze mną pójdzie w złą stronę. Nie po to, żeby mi pobłażać, tylko po to, żeby nawet ze mną spaść w tą przepaść, po to, by mnie uratować. Niedaleko od Lubartowa jest klasztor sióstr Felicjanek, które prowadzą dom opieki dla 100 starszych kobiet. I tam jest piękny kościółek, bardzo stary, jeden ze starszych w mieście, starszy od tej parafii, w której ja pracowałem. I proboszcz, dbając też o tych ludzi, wyznaczył nas do tego, że będziemy tam jeździć i odprawiać. No i kiedy tam pojechałem, to mnie to po prostu zauroczyło. To jest miejsce z bajki. Niestety nie ma dworku tego takiego XIX-wiecznego, drewnianego, który tam stał, w którym ja jeszcze mieszkałem, otoczony stawami, lasem. Kaplica franciszkańska. Jak tam pojechałem, to był taki moment, pierwsze zdjęcie na zawsze zapisało mi się w pamięci, kiedy zobaczyłem księdza kapelana, który w sutannie chodził dookoła stawu z brewiarzem w ręku, odmawiał sobie brewiarz, była wiosna.
I sobie pomyślałem, o tak, to bym chciał żyć, nie? Takie kapłaństwo chciałbym pędzić. Jeździliśmy tam, ksiądz kapelan podupadał bardzo szybko na zdrowiu. No jak on umarł, to siostry powiedziały, ten albo żaden. I się uparły siostry, pojechał do arcybiskupa. Oczywiście, no tak humorystycznie, wiadomo, arcybiskup sam decyduje, no ale wysłuchał tej opinii sióstr, no i przychylił się do tego. I jako dwuletni kapłan byłem już na samodzielnej placówce. Pracowałem jako kapelan domu opieki przez 11 lat tam. I to był piękny czas. Proszę sobie wyobrazić taki dworek XIX-wieczny z werandą, z piętrowy domek. Taki jak w nocach i dniach, gdzieś tam zatopiony w takiej zieleni, w malwach gdzieś tam. Dwa stawy dookoła, żaby rechoczące, no, zające ganiające się wokół domu. W ogóle dom żył swoim życiem, bo wieczór zapadał, to kuny wychodziły, to jakieś ptaki miały gniazda tam. No, ta przyroda się wdzierała do tego domu. W ogóle ten dom był jakby zjednoczony z tą przyrodą, połączony z kaplicą. No to takim przełomowym spotkaniem było na pewno wieczór Bożego Narodzenia. Chodziłem tam po pokojach, mając świadomość, że panie są samotne i że nie u wszystkich ktoś jest. No i tak chciałem tam znieczulać życie. I zaglądałem tam do pokoju, coś zagadałem w jednej, w drugiej. No ale wchodzę do jednego, pani siedzi, patrzy w okno, płacze. Pytam się, co jest? No nic, nie, ksiądz idzie z Bogiem, da mi święty spokój. No ale w sensie nie odpuszczę. No i tam zacząłem z nią rozmawiać. Ona mi nie bardzo chciała, wytarła tak dyskretnie łzy. Od słowa do słowa zaczęła mi opowiadać o swoim synu, który ją katował, bił. Któregoś razu ją tak pobił jakimś prętem, że wylądowała w szpitalu. Po kryjomu załatwiła ten dom opieki. W tym domu opieki już była kilka lat. Syn jej wcale nie szukał. Powiedziała mi taką rzecz, która mną wstrząsnęła, że wie ksiądz, o co się modlę. Mówi, tak jak dzisiaj byłam w kaplicy, to widziałam, jak ksiądz tamto dzieciątko Jezus tam trzymał i tam wszystkim dawał. Mówi, ja też tak trzymałam swojego syna. Też go kochałam. I mówi, wie ksiądz, o co się dzisiaj modliłam? Mówi, modliłam się o to, żeby już nigdy nie zobaczyć swojego syna. I mówi, czy to dobrze, czy ja nie jestem wyrodną matką? Ale mówi, mam taki lęk, że no boję się go, nie? No i no ja mam 2 lata kapłaństwa tam, 2,5. No ale to nawet, no ile bym nie miał, no. No i mówię, pomódlmy się za tego syna, pobądźmy z tym synem tak jak umiemy. I zobaczyłem, że towarzyszenie nie jest posiadanie jakiejś odpowiedzi, że trzeba towarzyszyć. Dom opieki nie zawsze jest niewdzięcznością, przejawem niewdzięczności. Czasami ludzie wolą być w domu opieki, niż być kulą u nogi swoim dzieciom. No, czują się niekochani. Bolało mnie to, jak... No, oczywiście nieliczni byli tak, ale że odwiedziny odbywały się wtedy u tych nielicznych pań, kiedy panie brały rentę. To było przerażające dla mnie, bardzo trudne. Miało miejsce takie zdarzenie, że mama nie potrafiła powiedzieć dziecku, że tata umarł, więc powiedziała, że tata wyjechał. A nie miała tej odwagi, ponieważ tata odebrał sobie życie. I mały chłopiec czekał na ojca od świtu niemalże do nocy, kiedy tata wróci. I ona nie wiedziała, co zrobić. Kiedyś podeszła do mnie po mszy i mi opowiedziała tę historię. To po prostu... I mówi, co tu zrobić? I mówi, może ksiądz by do nas przyjechał. Ja pojechałem tam do tego domu. Kiedy ja wszedłem, to chłopiec w ogóle nie chciał, że on nie chce, żeby był ksiądz. Od razu się rozpłakał. Jakby to dziecko intuicyjnie czuło, że przyszedł ktoś, kto mu powie prawdę. I ja już po oswojeniu się z tym chłopcem po kilku godzinach,
kiedy się z nim bawiłem tam jakimiś samochodami, różnymi rzeczami, oglądałem jego rysunki, to powiedziałem mu: wiesz, że ja muszę ci coś powiedzieć. Mamusia powiedziała, że tatuś wyjechał. To prawda, że tatuś wyjechał. Tylko, że tatuś wyjechał tak daleko, że nie wróci. I wtedy właśnie przyszła mi na myśl ta Ewangelia o wskrzeszeniu dziewczynki. W ogóle i tego młodzieńca z nań, prawda? Ten Pan Jezus trzy osoby wskrzesił. Łazarza, 12-letnią dziewczynkę i młodzieńca z nań. I Pan Jezus o śmierci mówił i tak samo o Łazarze, że nasz brat zasnął, a o dziewczynce, że dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I trochę podstępnie schowałem się pod tą Ewangelią, sobie też myśląc, że powiem o śmierci temu dziecku to, co na temat śmierci ma do powiedzenia Bóg, a nie człowiek. I mówię, że tata usnął, on się kiedyś obudzi. No i on chciał zobaczyć, gdzie i poszliśmy na ten cmentarz. Jesteśmy na tym grobem i chłopiec obchodzi grób dookoła, tak jakby szukał wejścia do tego grobu, tak mi się wydawało. I mówi do mamy: otwórz. Mama się rozpłakała i mówi, że nie da się, że nie wolno, że tata śpi, że nie trzeba go budzić, że trzeba mu pozwolić na to. No i on tak się położył na tej płycie, przytulił się, no i powiedział, że tato, kocham cię. Jak żeśmy odchodzili, no to on pomachał na pożegnanie i poszli do domu. Ja zamykam się. Najpierw jako dziecko myślałem, że jak ja będę miał swoją rodzinę, to zrobię wszystko, żeby dzieci nie cierpiały. Że będzie co jeść w domu, że będą cukierki, że będzie bezpiecznie. Tak, marzyłem o tym, miałem takie różne miłości. No, myślałem, że się ożenię. Tak czułem to, że się ożenię. Pamiętam, jak się pierwszy raz zakochałem tak bardzo mocno, się na jakichś koloniach. Jezu, nie wiedziałem. Bałem się mamie powiedzieć, bo trudno mi było z mamą rozmawiać wtedy o takich rzeczach, więc pojechałem do babci. I babcia: Aruś, dziecko, dobrze będzie, to się nic nie dzieje, to się świat nie wali, tam spokojnie. A człowiek nie może jeść, nie może spać, tylko myśli, jakaś zazdrość, serce ludzkie dopada. Ale potem właśnie, kiedy przyszło to powołanie, to jakby to wszystko, te więzi, ta bliskość kobiety, potrzeba dzieci, to nie umarło, to ciągle jakoś jest we mnie, ale nie mam ani żalu, ani pretensji, ani nie czuję się okradziony, ani oszukany. Po prostu mam taką drogę. I czasami jest mi tego brak, bardzo. Na przykład, że nigdy nie zobaczę twarzy swojego dziecka. Że nie ma przy mnie kogoś, kto no właśnie byłby serdecznie obecny, prawda? Że jest tyle ludzi, no ale nikt nie jest aż tak blisko, prawda? Chyba najbardziej to, że nic po mnie nie zostanie. Że nie zostanie życie, człowiek. Jeszcze raz to powiem, że nie zobaczę twarzy swojego dziecka. Staram się ją widzieć w twarzach moich parafian, którzy przychodzą. Widzieć twarz mojej żony, moich dzieci, nie? Zawsze bałem się w życiu pójść drogą tego, co jest dobre dla mnie, co jest przyjemne. Bałem się, że to jest droga trochę po cienkim lodzie. Po latach muszę powiedzieć, że zrozumiałem, że chcę iść tą drogą, po której nie chcę iść i robić to, czego nie chcę robić, ponieważ wiem, że jest ktoś, kto nad tym wszystkim czuwa i dopuszcza różne rzeczy, które dzisiaj wydają się nam zbyt ciężkie, ale że są naszą drogą. Nie chciałbym tutaj jakoś filozofować, ale w życiu jest tak, że często robimy to, czego nie chcemy zrobić, albo jest nam trudno to zrobić, ale wiemy, że inna droga byłaby drogą donikąd. To pójście do Jadwinowa, gdzie był klasztor sióstr Felicjanek, kiedy tam poszedłem po 2 latach, to no, poszedłem też z potencjałem młodego księdza i trudno mi było być tylko kapelanem i zająć się starszymi osobami. Dzisiaj może byłoby mi łatwiej. Natomiast no, wtedy no, miałem ten zapał duszpasterski, więc
jakby automatycznie rozkręciło się życie młodzieżowe takie. Wspólnota powstała oazowa, schola, powstali ministranci, no, no tak jak to jest w parafii. Można powiedzieć, że taka malusieńka partykuła jak w parafii. Tam też towarzyszyłem w umieraniu, zawsze prosiłem, żeby mnie wołać, jak ktoś umiera. Widziałem różne odchodzenia, widziałem ludzi, którzy umierali zupełnie świadomie, z pełną świadomością, że umierają. Widziałem ludzi, którzy w jakiś sposób, no, wydawało mi się, że są nieprzytomni, ale że nas słyszą. Tak pod zamkniętymi powiekami, impulsywnie wodzący oczami, jakby coś oglądali. Pamiętam taką panią, która mówiła, niech się ksiądz nie martwi, jak ja będę umierała, tak umierała, to ksiądz przy mnie będzie. No i kiedy ta pani umierała, to mnie zawołano i byłem przy niej, trzymałem ją za rękę i ona chciała, żeby ją trzymać za rękę, trzymałem ją za rękę, jak umarła, dalej mnie trzymała za rękę. Ta obecność serdeczna jest także potrzebna przy umieraniu. Ona jest potrzebna cały czas. To, że człowiek oddycha, powoli jakby ustają te procesy, że jest takie ostatnie tchnienie ludzkie. Słyszałem u umierających ludzi, że mama była u mnie przed chwilą, która już dawno umarła. Znaczy, w zdecydowanej większości widziałem taki pokój u tych ludzi. Ten pokój wydawało mi się, że płynie z tego, że ci ludzie są pojednani z Bogiem, ze sobą i z drugim człowiekiem. I że są gotowi. Natomiast ja nie wiem, jak tam jest. Jestem przekonany, że wchodzimy w przestrzeń, która jest sumą wszystkich naszych marzeń, naszych pragnień, naszych najpiękniejszych chwil. I jeszcze czymś więcej. Zapadamy się w miłość. Zaskoczę tym, że ja czuję zazdrość trochę, że ktoś już przeszedł i że już jest po tamtej stronie. Starsi ludzie często o tym mówią, że jestem już gotowa. Te panie to mówiły często, moja babcia to mówi, że jest gotowa. Cieszę się, chcę żyć, mam dzieci, mam wnuki, mam prawnuki, jestem otoczona miłością, jest mi dobrze, ale też chcę wrócić do domu. Tęsknimy za tym, znaczy ja bardzo. No, pamiętam, to był taki słoneczny dzień, był odpust u świętej Anny, w parafii świętej Anny, tam żeśmy spowiadali. Siedziałem w konfesjonale na dworze, tak pięknie, lipy się rozwijają, życie kwitnie. I widzę taki tłum, gdzieś zmierza w stronę zakrystii. I patrzę, że w sercu tego tłumu jest ksiądz arcybiskup. Ja skończyłem kogoś spowiadać, rozgrzeszyłem. Jeszcze nowa osoba nie podeszła i wtedy prawie żeśmy się tak spotkali. Nasze spojrzenia się spotkały, arcybiskup mnie zobaczył i mnie tak zawołał dyskretnie. Więc ja przeprosiłem, wstałem, podszedłem. On odsunął się od tłumu i mówi, będziesz proboszczem w dużej lubelskiej parafii. I ukłonił się i poszedł. Tak, arcybiskup Rzeciński. Później ci wszystko powiem, tam przy obiedzie, no i odszedł. Chciałem wrócić do konfesjonału, ale nie potrafiłem. Przeprosiłem tych ludzi, pobiegłem tam na takie, tam jest, za kościołem jest taka droga krzyżowa, takie zaciszne miejsce. I po prostu, no, tak poczułem, jak się rozpada mój świat, że jeszcze przed chwilą byłem kapelanem, miałem swój świat, młodzież, uzależnionych, staruszki. I że to już jest wszystko przeszłość. Że jedno zdanie arcybiskupa zmieniło moje życie. Po pierwsze to przyszła taka pokusa, żeby pójść tłumaczyć arcybiskupowi, że jednak proszę, żeby mnie zostawił i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony myślałem sobie, że no, nawet gdyby mi się to udało, to czy będę to pełnił jeszcze wolę Bożą, czy to już będzie moja wola, że nawet jakbym przekonał arcybiskupa. Poprosiłem, mówię, że chciałbym, wolałbym zostać. Powiedziałem tak, że taka jest moje pragnienie. Mówi, rozumiem, to wiem, ale zostaniesz proboszczem dużej parafii. Często się śmieję, że jestem operatorem betoniarki, że po prostu już poznałem wszelkie arkana prac budowlanych. Wiem kiedy, jak, co się kładzie tynki, jak się robi to i po prostu biegam przy tym. Ale taka moja misja teraz, że ja mam zadbać o Dom Boży też od tej strony zewnętrznej, nie zgubić tej strony duchowej tego wszystkiego. Nigdy nikt mnie nie uczył, jak być proboszczem, natomiast myślę, że
bez względu na to, jaką rolę przyjdzie mi kiedykolwiek pełnić, to w praktyce ona będzie miała polegać na serdecznej obecności. Tylko to jest chyba najważniejsze, bo można zrobić wiele, można zbudować, wyremontować wszystko cacy, ale w ogóle nie ma więzi. Zimno jakoś tak się nie chce tu przychodzić, chociaż te tynki nowe, to wszystko, prawda? Tego się zawsze bałem. Z dzieciństwa niosę traumę zimnego domu, zimnych posiłków, prawda? Zimnej Warszawy, takich rzeczy. I zawsze sobie mówiłem, że będę robił wszystko, żeby było ciepło. Ja ciągle to powtarzam, to jest tak jakby moja dewiza życiowa, że ja nie wiem jak żyć, ale wiem kto wie. Bóg wie jak żyć. I wiem, że jest jedno lekarstwo na wszystkie choroby świata, tym lekarstwem jest miłość. I ta miłość wyraża się przez obecność. Ja stwierdzam, że nikogo nie uratowałem. Jestem o tym przekonany. Ale też mogę powiedzieć, że szedłem z ludźmi, że towarzyszyłem ludziom w ich cierpieniu. Może to jest w jakiś sposób ratunkiem dla kogoś. Dla mnie na pewno tak, jeżeli ktoś idzie ze mną. To nie znaczy, że jakby za mnie idzie, ale idzie ze mną. To jest dla mnie ważne. To jest właśnie ciągle ta serdeczna obecność. Serdeczna obecność jest siłą mojego życia. Ta serdeczna obecność to jest imię Boga dla mnie. Że to Bóg jest serdecznie obecny w drugim człowieku przy mnie. I rozumiejąc to, przeżywając to, tak jak potrafię, nie zawsze potrafię, staram się towarzyszyć innym ludziom, iść z nimi. Bo wiem, że mnie to ratuje.